zapraszam na scenę młodzieżowy zespół Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, Padnom, który prowadzi pani Karolina Szczepańska. Przedstawią dla nas trzy utwory: Mario, czy już wiesz, Święta w nas oraz Gwiazdka. Blisko tak, świąteczny czas, każdy dzieckiem staje się, jak w biały śnieg. Wszyscy razem są, kolejny rok, płonie życzeń noc. Każdy tęskni za tym dniem, gdzie znowu tyle serc połączy się i niech ożyje w nas świąteczny brak, kiedy pada śnieg, z aniołami chcę kolędować chcesz. Święta w nas, ty i ja. Zimowy czas, tam gdzie ciepły dom, na nas czeka ktoś, to miłości noc. Święta w nas, ty i ja. Trzymaj się, niech cicha noc otuli cię. Właśnie tobie dziś podarować chcę ten anioła śpiew. Święta w nas, ty i ja. Tylko od święta kochać wszystko,
oddać wszystko. Jak słuchaj, je otworzysz mi, a sąsiad z góry się upomina, tak jakby ciepły dziś, bo idą święta, on też pamięta, swój pierwszy dawno raz. Teraz kochać chcę, gdy gwiazda wschodzi, kochać chcę, gdy świat się godzi. Kochać wszystko, ciebie i mnie, o ciebie i mnie. Teraz kochać chcę, chcę zapamiętać i kochać tak, nie tylko od święta. Kochać wszystko, kochać wszystko, może też kochać chcesz, przybierz, jeżeli przybierz też. O, 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 o. Może też kochać chcesz, wśród tej nocnej ciszy wiesz. O, 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 może też kochać chcesz, przybierz, jeżeli przybierz też. O, 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 może też kochać chcesz, wśród tej nocnej ciszy wiesz. O, 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 o. Teraz kochać chcę, gdy gwiazda schodzi, kochać chcę, gdy świat się godzi, kochać wszystko, kochać wszystko, ciebie i mnie, o, ciebie i mnie. Teraz kochać chcę, chcę zapamiętać i kochać tak, nie tylko od święta. Kochać wszystko, kochać wszystko. Maleńki twój bohater.
czy ty wiesz, że pewnego dnia on rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Wszystko śpiące w twych ramionach na imię ma. Dziękujemy bardzo. Dziewczynko, zostańcie jeszcze z nami i poprosimy do siebie panią Karolinę Szczepańską, która prowadzi zespół Pad Nom. Szanowni Państwo, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kidzynie ufundowały nagrodę dla zespołu. Dziewczyny pojadą na koncert Ani Dąbrowskiej do Gdańska, a transport na ten koncert ufundowała gmina Kwidzyn. Bardzo dziękujemy. Myślę, że jest to dla nich zasłużona nagroda za ich pracę, za czas, który poświęcają na naukę śpiewu, za zaangażowanie, za to, że zawsze możemy na nie liczyć. Także ogromne brawa dla dziewczyn, naprawdę. Dziękujemy wam bardzo. Przypominamy jeszcze ciągle o tym, że można się czegoś napić u nas tutaj z tyłu sali i coś schrupać dobrego. I z tej strony chciałabym również serdecznie podziękować panu Stasiowi Olszewskiemu, który zapewnił mnóstwo soczków dla dzieci. Tak, i dzięki niemu właśnie dzisiaj nie siedzicie spragnione, tylko macie takie pyszne soki. A teraz na scenę zapraszam zespół ludowy Wesoła Gromadka z Tychnów. Brawa! Tego zespołu nikomu nie trzeba przedstawiać. Prawda? Oczywiście repertuar dzisiejszy to repertuar świąteczny. Usłyszymy kolędy świąteczne, które panie dla nas przygotowały i bardzo zachęcamy wszystkich o włączenie się do wspólnego śpiewania. Takie wspólne śpiewanie, słuchajcie, ludzi bardzo jednoczy, daje im radość, uśmiech i poczucie, że te święta są naprawdę świętami szczególnymi, bo to są święta z narodzenia Boga. Triumfy Króla Niebieskiego wstąpiły, z nieba wysokiego obudziły pasterzu, doby Pałacach, pałacach.
jeżeli do Betlejem pasterze, grając pocznie dzieciom teczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żyli. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Zaprosimy na scenę Marezianki z Marezy, które również przygotowały dla nas wspaniały repertuar świąteczny. To znaczy, kolędę pójdźmy wszyscy do stajenki, idziesz z nieba Panie oraz do szopy Hej Pasterze. Muszę Państwu powiedzieć, że zapraszam, że trochę jesteśmy ewenementem na skalę krajową, ponieważ rzadko która gmina takiej wielkości jak nasza ma tak wspaniałe dwa zespoły ludowe, tak bardzo rozpoznawalne, bo są rozpoznawalne, nie tylko z powodu tego, że wspaniale śpiewają, ale również z powodu tego, że o regionie Dolnego Powiśla często mało kto słyszał. A to, że one muzykują i swoją piosenkę niosą po całej Polsce, powoduje, że rozsławiają nasz region i ludzie dowiadują się o czymś takim, że jest takie miejsce na ziemi, które nazywa się
Dolne Powiśle. Dzisiaj o Dolnym Powiśle nie będzie, ale będzie za to pięknie o świętach. Zapraszamy. Brawa dla Marezianek. Thank you.
snu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie budźcie go ze snu. Kochani, całkiem nie tak dawno utworzyły się dwie grupy taneczne przy naszym ośrodku, młodsza i starsza. Obie grupy prowadzi pani Wiktoria Stefańska-Depa. I tak bardzo chciało się dzisiaj zaprezentować, tak im zależało, żeby pokazać to, czego się nauczyli, że postanowiliśmy, że będą mieli dzisiaj ku temu okazję. Być może to nie są świąteczne utwory, ale myślę, że skoro dzieci chciały dać nam taki prezent, to musimy go przyjąć i chcemy go przyjąć. Potem oczywiście jeszcze nam świątecznie pośpiewają, ale zanim, to musimy troszeczkę scenę opróżnić. Widzę, że już chyba się to nawet udało. I zapraszamy grupę młodszą, taneczną. Zaraz powiecie, co zatańczycie. Chodźcie, chodźcie! Grupa młodsza. No to ile was tu dzisiaj będzie tańczyć, słuchajcie, co? Wszyscy jesteście? Nikt się nie rozchorował? Czy to cała grupa, czy jeszcze czekamy na kogoś z grupy? Wiktoria? Wszyscy? Tak, to teraz powiecie, do czego zatańczycie? Solo. Do piosenki solo. Uwaga, uwaga, gotowi? Ja już wolę usunąć się w cień, słuchajcie, bo tu się będzie działo, brawa! Dałyście czadu jednym słowem. Czy starsza grupa taneczna gotowa? To zapraszamy, scena jest wasza.
myself, I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spilled. This loss is a burden that we both share. Two sinners can atone from a long prayer. Souls tied, intertwined by pride and guilt. There's darkness in the distance from the way that I've been living. But I know I can't resist it. From the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Telling myself it's the last time. Can you spare? I'm down on my knees again. Deep down, way down, Lord, I try. Trying to follow your light, but it's nighttime. Please don't leave me in the end. There's darkness in the distance. I'm begging for forgiveness. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Słuchajcie Państwo, to był debiut. Jeszcze raz brawo. Naprawdę. Nie widzieliście tego stresu. Ja za kulisami owszem. Brawo dziewczyny. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy bardzo. A teraz miejsce na scenie czeka na zespół wokalny, również z naszego ośrodka, który przygotował trzy piosenki świąteczne. Jest taki dzień, Last Christmas i Skrzypi Bus. Zapraszam Was. Chwila dla repetera. Słuchajcie, mamy taką bardzo liczną grupę, ale te dzieciaki naprawdę chodzą na wszystkie zajęcia, na wszystkie próby i naprawdę też się fajnie wspierają między sobą, także to jest piękne. Poznajcie dzieci z Rakowca, nie mamy jeszcze nazwy, chociaż dzisiaj padła nazwa Rakowianki, nie wiem czy to przejdzie. Może ogłosimy konkurs na najlepszą nazwę na nasz liczny zespół, zobaczymy. Dziewczyny wykonają jako pierwszy utwór, nie skrzypi wóz, jest taki dzień. Przekładamy tekst Maja. Jest taki dzień przy cudownym akompaniamencie pana Pawła, który był na tyle miły, uprzejmy i kochany, że nas tutaj wesprze.
brawa dla tych wspaniałych dzieciaków. Dobrnęli do końca, udało mi się. Last Christmas. Kto potrafi śpiewać? Brawo!
I oczywiście dla wszystkich. Bardzo wam dziękuję, że przyjechaliście i że wyczekaliście do końca. Bardzo dziękujemy. A teraz ostatni punkt programu. Najbardziej stresujący dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury. Bo teraz to my wystąpimy, słuchajcie. Jest u nas grupa ludzi mających talentów wiele, również talenty wokalne. Nie wszyscy do tej grupy należą. Ja również nie. Ale postanowiliśmy wesprzeć drużynę śpiewającą, że tak powiem, akompaniamentem. Na tyle, na ile każdy potrafi, bo jak wiecie, śpiewać każdy może. Więc my się zainstalujemy, dajcie nam chwilkę i wesprzyjcie nas, bo czujemy się bardzo niepewnie. I to już będzie naprawdę koniec. Ciekawi mnie, czy Państwo rozpoznali, jaki to jest motyw z filmu znanego polskiego.
A teraz zapraszamy wszystkich tak na koniec już do tego, żebyśmy razem zaśpiewali taką znaną piosenkę, która towarzyszy nam od kilku lat na pewno wszędzie, w internecie, w telewizji. Feliz Navidad. I teraz wystąpi pełny zespół. Pełny zespół, zapraszamy. Jest pani Basia, która opiekuje się tu świetlicą. Jest pani Małgosia, nasza główna księgowa. Jest pani Monika, która odpowiada za promocję. Jest pani Ela Jabłońska, która odpowiada za wszystkie świetlice. Jest pani Kasia, która pięknie tutaj przygotowała wszystko dzisiaj i prowadzi projekty nasze. Pani Monika, pani Wiktoria. No to nie musimy tu przedstawiać. Jest z nami pan Piotr Majka, który nas wspiera dzisiaj przy tej imprezie i będzie grał na takim instrumencie kachon. Taka skrzynka gadająca. Jest pan Łukasz Kira, który jest świetnym instrumentalistą i pianistą. I jest pan Paweł Kornel, mistrz sztuki. Słuchajcie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Śpiewajcie razem z nami, słowa są bardzo proste. Feliz Navidad. Mieliśmy zespoły, które są przy naszym Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece, które działają
mieliśmy tańce, mieliśmy nasze dwa niezastąpione zespoły, czyli Maryzianki i Wesołą Gromadkę. Mieliśmy zespół, który grał na instrumentach. Mieliśmy totalnie wszystko. Ja jestem dumny, że jestem wójtem tej gminy i że tak wspaniała dzisiaj była impreza. Naprawdę, drodzy Państwo, to jest coś wspaniałego i trzeba to cały czas wspierać, żeby jak najdłużej działało na terenie naszej gminy. Drodzy Państwo, w związku z tym, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, chciałbym Państwu życzyć zdrowych, wesołych, pogodnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Przede wszystkim życzę Państwu zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń. Wszystkich marzeń, tych, które sobie Państwo tylko wymyślili. A dzieciom życzę, żeby Mikołaj przyniósł im te prezenty, które sobie wymarzyły. Dziękuję bardzo. Każdą uroczystość i każdą imprezę dobrą trzeba zakończyć. Mam nadzieję, że mają Państwo niedosyt i macie niedosyt, dlatego że święta dopiero przed nami. Zapraszamy Was do tego, żebyście na pasterce śpiewali głośno, żebyście kolędowali w swoich domach i żeby ten czas był tym czasem rzeczywiście, tak jak to było śpiewane, w którym zgasną wszelkie spory. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, żeby dzisiaj to wydarzenie powstało. W ogóle chciałem zwrócić uwagę też, że mamy tu wspaniałą scenografię w tym roku, którą Karolina Szczepańska, w zasadzie jej brat, który śpiewał nas z kolei w chórze tutaj parafialnym, nam zorganizował. Dziękuję bardzo jeszcze raz koło gospodyni pani Agnieszce Wierzbie za te przepyszne smakołyki, które mieliśmy panu Stanisławowi Jelszewskiemu, za te soczki i bardzo serdecznie dziękuję zespołowi GOT. Zobaczcie, jak wspaniale się zaprezentowali, nie tylko na scenie, ale w ogóle przy organizacji tego wydarzenia. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję panu wójtowi, że był z nami. Zobaczcie do końca przy tym śpiewaniu. Wesołych świąt.